Szanowni Państwo, zapraszam, niech Pan zostanie. Zapraszam jeszcze Panią Agnieszkę i to jest ten czas na pytania syntetyczne. Proszę, zbieramy je. Będziemy podawali sobie ten mikrofon. Krzysztof Kowalik, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ja mam pytanie do pani Agnieszki, bo badanie Facebooka jest mi bliskie sercu. I czy chciałem się dowiedzieć, czy pani w swoich badaniach angażowała się w grupy wśród znajomych, którzy wiedzieli, gdzie pani pracuje i gdzie, czy, że może pani na nich, że tak powiem, doświadczać jakichś swoich etnograficznych prób. Dlatego, że no, istnieje ten efekt Hawthorna, czyli tego Australijczyka Eltona Mayo, który odkrył, że jeżeli badacz ingeruje w grupę, no to często te grupy się bardziej starają, niż są bardziej papiescy niż papież, jak to można w skrócie powiedzieć. I czy tego się pani nie obawia w swoich grupach, że oni znając, wywoła pani ten efekt, że oni będą inaczej działać, niż pani by tam nie było? Czy nie lepiej jednak tej anonimowości nie żeby jednak zachować anonimowość, nie ujawniać tożsamości. Mi się wydawało, że pani powiedziała o tym, że nie ujawniła się przed nimi w wystąpieniu. Zaraz będziemy na końcu. Kto jeszcze? Ja z kolei mam pytanie do Łukasza Przybysza, ale nie mogę zadać, ale tak sobie myślę, że jeżeli Drudge Report ma rzeczywiście 153, Łukasz użył sformułowania indywidualnych, nie wiem, czy to unikalni, to jest niesamowite, tak? Bo jest 1/3 narodu amerykańskiego. Mówiąc naród amerykański, mam wątpliwości, ale mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to jest coś niebywałego, tak? Tak, ale chodzi mi o nawet odwiedzenie, prawda? To jest coś niesamowitego. To serwery instytucji chyba mainstreamowych by miały kłopoty, żeby też to udźwignąć. Nikt z Państwa? Ja również mam pytanie do pani magister odnośnie regulaminu Facebooka. Czy pani uwzględniała go w swoich badaniach, ponieważ jakby użytkownicy Facebooka nie mają pełnej dowolności w kształtowaniu swojej tożsamości, prawda? To, że zdjęcie musi przedstawiać osobę realną i da się ją zidentyfikować, tak wymaga od nas Facebook, jeżeli nie będziemy do tego się stosować. Istnieje pewna szansa, choć mnie osobiście taki przypadek nie jest znany, żeby osoba została usunięta przez to z Facebooka, natomiast regulamin o tym mówi, że jeżeli nie pokażemy naszej twarzy, czy jeśli dajemy zdjęcie, nie wiem, jakieś kreskówki, no to możemy zostać usunięci z grona użytkowników Facebooka. Dziękuję. Jasne. Ja prowadziłem badania takiej komunikacji politycznej kandydatów 2011 roku do parlamentu. I założyłem dwa takie fałszywe konta. Tak, z jednego zostałem zbanowany ze względu na to, że zbyt dużo znajomości chciałem zawrzeć w krótkim czasie. No ale dlatego używałem anonimowych kont, bo chciałem właśnie uniknąć tego efektu, o którym mówiłem pani Agnieszce, żeby nie wywoływać, jako że w tym środowisku mogłem być znany przez niektóre osoby, one inaczej by komunikowały się ze mną. Można by wywołać efekt właśnie no, nieobiektywnych wyników. Ktoś jeszcze? Dobrze, to w takim razie oddam głos pani Agnieszce. To tak, jeżeli chodzi o tę pierwszą uwagę, to generalnie wszyscy moi znajomi z tej grupy wiedzą, że ja jestem doktorantką w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, natomiast tylko nieliczni wiedzą, że ja prowadzę takie badania. To znaczy ktoś, kto jest mi bardziej bliski, wie, że tym się zajmuję, bo też... Tak. Ja myślę, że nie, bo jakby te badania, o nich było wiadomo dopiero w zeszłym roku. Wcześniej nie, bo jakby... Wie pan, zakończył się tamten projekt
I ja o nim wtedy, kiedy go prowadziłam, nie mogłam informować też szerszej publiczności, też z obawy o to, że coś się wydarzy. Pierwszy raz o wynikach tych badań dowiedział się mój promotor, profesor Tomasz Goban-Klas, otrzymując z nich raport, potem pani profesor Lisowska-Magdziarz, potem pan dziekan, a potem moi studenci. I ja jakby w innych środowiskach o tym nie dyskutowałam, więc no, myślę, że w tej setce nie było moich studentów na przykład, bo ja ich jeszcze wtedy nie znałam, jak zaczynałam badania, aczkolwiek co było dla mnie miłym zaskoczeniem, po zajęciach ze mną oni mnie zapraszali. Więc mimo groźby, że będę ich badać, gdzieś tam wśród tych moich znajomych się znajdują. Natomiast oczywiście jest taka ewentualność i to też jest kwestia jakby naszej dyskrecji takiej badawczej, tak? Że ja jak planuję badania, to o tym nie rozmawiam szeroko. Rozmawiam o tym z osobami, które ewentualnie mogą mi pomóc, zwrócić na coś uwagę. Tak jak na przykład profesor Goban czy pani profesor Lisowska-Magdziarz. To jakby w takim gronie się rozmawia o tych projektach. Natomiast z etnografią w ogóle jest ten problem jawności i niejawności. Bo jeżeli są prowadzone jawne badania, na przykład w organizacjach, bo tym też się zajmuję, bo w ogóle studiuję zarządzanie w naukach humanistycznych na studiach doktoranckich, no to jest tak, że jeżeli ktoś oficjalnie jako badacz wchodzi do organizacji, to te badania już nie mają sensu. Wszystko się zmienia. Albo trzeba tam być na tyle długo, że się człowiek wtapia w otoczenie, czyli to na przykład trwa pół roku i już naprawdę tych ludzi, którzy siedzą tam od 8 na Facebooku, nie interesuje, czy ktoś na to patrzy, czy nie. Albo trzeba po prostu się tam zatrudnić. I powiem tak, sytuacje, w których ludzie się zatrudniali w organizacjach, powodowały, że te etnografie były dużo lepsze. One były bliższe prawdzie. Natomiast to też pozostaje ta kwestia etyczna w tym wszystkim. Teraz tak, mam nadzieję, że jakby odpowiedziałam na te wątpliwości pana. Natomiast jeżeli chodzi o pani pytanie o regulamin, ja oczywiście o tym regulaminie wiem i widziałam, jak on wygląda. Natomiast mam poczucie, że on nie jest respektowany. Tak jest na przykład w przypadku granicy wiekowej. Aczkolwiek doświadczyłam pewnej totalitarności Facebooka, paradoksalnie, prowadząc fanpage instytucjonalny i wrzucając tam filmy, w pewnym momencie zostałam zablokowana ze względu na łamanie praw autorskich. Jestem z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, więc bardzo dbałam o to, żeby niczyich praw nie naruszać. Ja tam zamieszczałam filmy moich studentów z zajęć z reklamy, z zajęć z public relation. One były opisane, skąd pochodzi muzyka, kto jest autorami i tak dalej. Żadnego problemu nie było. Więc albo instytucja ma, mówiąc jakby internetowym językiem, hejtera, albo ja mam hejtera, albo studenci robią sobie to nawzajem. Czyli zgłaszają materiały jako takie, które łamią prawo. Bo tyle wystarczy. Inna osoba musi mnie zgłosić. I proszę Państwa, ja naprawdę bardzo chciałam wyjaśnić, że ja nie złamałam prawa. Nie miałam komu. Napisałam masę maili na różne te kontakty, które są wewnątrz na Facebooku. Próbowałam znaleźć żywego administratora. Pisałam przez te komunikaty wewnętrzne. Nic, żadnej odpowiedzi do dziś. No ale zawsze zostaje YouTube, który jest bardziej liberalny i tam sobie założyłam konto, na które wrzucam filmiki, a potem je linkuję. Więc w ten sposób. Więc jeżeli chodzi o ten regulamin, to on jest, natomiast mam wrażenie, że on jest trochę martwy. I ja wiem o tych zasadach, aczkolwiek można na przykład, chcąc pozostać anonimowym, nie zamieścić żadnego zdjęcia, a to zrobiło tylko 7 osób. Oczywiście wśród tych identyfikacji wizualnych były też kreskówki właśnie. Były grafiki, że tak powiem, nieprzedstawiające, jakieś abstrakcyjne albo artystyczne. Takie rzeczy też były i nic się z tym nie wydarzyło. Znaczy jakby nie zostało to usunięte. I też jakby teraz patrząc z pozycji nie tyle badacza, co użytkownika, nie mam wrażenia, żeby w tym obszarze coś się zmieniało. Poza tym też ja mówiłam Państwu o tym typie kontestatorów. Oni robią naprawdę straszne rzeczy w tych polach, w których się tam wpisuje na przykład pracę czy zainteresowania. Większość tych rzeczy, które u kontestatorów się pojawiają, nie nadaje się do cytowania ze względu na kamerę. Nie będę tego cytować i regulamin też na to nie pozwala. A to tam jest. I nikt nigdy tych użytkowników nie zablokował. Oni funkcjonują. I jeszcze...
Aha, i pan mówił o fałszywych kontach. To też był interesujący wątek, a ja też miałam pytanie do pana doktora Łukasza Przybysza. I nie wiem, czy pan jest zorientowany w sytuacji? Broń Boże, bo ja chciałam zapytać, kto tworzy ten portal, o którym pan mówił, ale tak. No mam nadzieję, że będzie okazja przeczytać. To też było bardzo interesujące. Pewnie tak. Szanowni Państwo, zapraszam na kawę, herbatę i potem wracamy na ostatnią część obrad.